Wojewódzkiego Biura Federalnego Departamentu Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przepraszam za lekkie spóźnienie, ale droga podzamknięta była, pociąg jechał. Roboty budowlane, wiosna w pełni. Dokładnie tak, tak jak mówimy, zima i construction, tylko dwie pory roku w Chicago mamy, a 90. Ale w Polsce podobnie, byłam w Wiśle kiedyś, to przez Wisłę były roboty budowlane, to pamiętam, że staliśmy chyba pół godziny. Pani kelnerka powiedziała, że od 2 lat były roboty w Wiśle. O, no proszę. Także. Czyli nie ma co narzekać, wszędzie na świecie jest dokładnie tak samo. Pani Ewo, dzisiaj porozmawiamy o tym, co to są tak zwane godziny pracy. Bardzo ważny temat. W ogóle chciałabym powiedzieć, że jak ktoś, pewnie dużo osób czyta po angielsku, to my mamy w ogóle online, na internecie mamy tak zwane fact sheets i o godzinach pracy dokładnie mówi fact sheet numer 22. Okay. To jest fact sheet 22, czyli ktoś może sobie zgooglować na przykład fact sheet 22 i od razu wyskoczy FLSA, fact sheet 22, ale właśnie godziny pracy. Ja może dam taki przykład. Sprawdzałam kiedyś nursing home w Chicago. Dawno temu, mogę już o tym mówić, nie będę żadnych nazw tutaj ujawniać, ani imion, ani nazwisk. Wchodzę, to było z urzędu, nie było żadnej skargi, z urzędu sprawa. Wchodzę i no i tam pokazują mi grafiki, wszyscy poniżej 40 godzin pracują, w ogóle nie ma żadnych problemów. No to ja w końcu zaczęłam, ja mówię, no ja muszę zawsze, częścią naszej całego procesu są rozmowy z ludźmi, czyli tak zwane interwia. No i rozmawiam z już taka ja lekko znudzona, no bo to muszę przejść, mówię, nie, a tu pani pielęgniarka mówi do mnie, ja pracuję 50 godzin, żadnych nadgodzin nie ma opłacone. Także się okazało się potem, że to, co pokazane mi, to były jakby spreparowane grafiki na poczet Departamentu Pracy, a godziny pracy były zupełnie inne, czyli na przykład pielęgniarka była zostawiona, że na przykład pielęgniarka miała 12-godzinną zmianę i na przykład i nie było na zastępstwo osoby, to na przykład zostawiała dodatkowo 5 albo 6 godzin i w ogóle te godziny były niepłatne. A jeszcze tak, żeby tą historię ładnie zakończyć, bo to mi się raz zdarzyło tak w życiu, jak już z dyrektorem całego nursing home rozmawiam, pokazuję mu rachunek, bo my sprawdzamy 2 lata, to naliczyłam tam 200 tysięcy za te 2 lata dla pielęgniarek, bo to były głównie pielęgniarki fizykoterapeuci i CNA, czyli pomoce pielęgniarskie. I on mówi do mnie, na pewno zapłacę. A ja i zaczyna pakować się. A ja mówię, ale kiedy pan zapłaci? I wychodzi. Ja mówię, no ale proszę to wziąć, bo to trzeba podpisać i zapłacić. No i poszedł. I wyszedł. Ja czekam. I w ogóle tam chyba z godzinę. Potem idę, mówię, gdzie on jest. A on mówi, wyszedł i nie wróci. Potem się okazało, że on, w ogóle firma musiała wynająć prawnika, bo ten kierownik całego nursing home po prostu uciekł. Bo to, no i właśnie to jest przykład takich, że oni mi pokazali jakby planowane godziny pracy, a godziny pracy, które były pracowane przez ludzi. To czasem są dwie różne rzeczy. To są zupełnie dwie różne rzeczy. I jeżeli na przykład ktoś, ale muszę powiedzieć, że ostatnio inny nursing home sprawdzałam. Wszystko bardzo w porządku, nie ma żadnych problemów, ludzie dobrze zarabiają. Także byłam. Czasy się troszkę zmieniły. Może zależy, gdzie są te nursingi? Nie wiem, ale jeżeli państwo macie takie poczucie, że, bo na przykład w tym nursingu ja się pytałam ludzi, dlaczego oni nie dzwonili, że pracują, oni się bali. Bali się, że nie znajdą nowej pracy. Czyli tutaj może pomogła pandemia i to, że trudno... To było przed pandemią. To było dużo przed pandemią. To była jedna pani odważna pielęgniarka. Która powiedziała szeptem, głośno, że... Szeptem, bo się, bo się bała, że nagrywają. To jeszcze pamiętam. A czyli co? Godziny pracy, tak jak to są godziny pracowane przez kogoś. To nie są godziny planowane. Które są na grafiku, tak? To nie są godziny grafikowe, tylko są godziny pracowane. Że ja tak powiem. Nie wiem, czy tak jest polskie słowo. I o jeszcze jednym chciałabym właśnie powiedzieć. Godziny pracy się liczą od pierwszego miejsca, gdzie się zaczyna praca. Czyli jak się jedzie z domu do pracy, to nie są godziny pracy.
Ale na przykład dam firmę konstrukcyjną. To jest dobry zawsze przykład, firma budowlana. Ludzie przyjeżdżają najpierw do ofisu, biorą na przykład sprzęt i jadą na pierwszą budowę. To godziny pracy zaczynają się w momencie, jak oni przyjeżdżają do tego ofisu, biorą narzędzia, jadą na pierwszą budowę. Jeżeli jest na przykład, mają dwie budowy w ciągu dnia, to ta droga między tymi budowami też powinna być liczona. To jest jako godziny pracy. To jest, jeżeli na przykład jest firma sprzątająca i WEN na przykład przewozi pracowników od domku do domku, to te jazdy pomiędzy domkami to są godziny pracy. Można odjąć sobie od tych godzin pracy, jeżeli pracownicy mają naprawdę na swój własny czas między 20 a 30 minut. Lunch tak zwany. Tak zwany lunch. Tylko taki, który faktycznie się bierze. Mhm. Ja, ten nursing home przykładowy na przykład. Często się zdarza, że pracodawcy automatycznie odliczają 30 minut za lunch. Pielęgniarki czasem nie mają czasu wziąć tego lunchu. To wówczas pracodawca powinien płacić za ten lunch. Pracownicy powinni informować swojego pracodawcy, że nie mogli wziąć lunchu, że byli zbyt zajęci i wówczas pracodawca za ten dzień powinien zapłacić lunch. Za to, że nie był wzięty. Tak. Czy nie było takiej możliwości. A co z tym, że mówiliśmy, że w szpitalach czy w takich placówkach zdrowia ten grafik godzin jest trochę inny? Mówiliśmy, że jest możliwość, jak to było, że w służbie zdrowia, bo ja nie wiem, czy nursing homes podlegają do służby. Podlegają, podlegają. Bo co z tym grafikiem 8-80? To jest dla FLSA przewiduje, i to jest wyjątek, że jednostki, które są właśnie częścią służby zdrowia, czyli nursing home, szpitale, zazwyczaj to są takie przykłady, jeżeli pracownicy mogą być płaceni nadgodziny po 8 godzinach albo po 80 godzinach. Czyli nie jest to tradycyjny 40-godzinny tydzień pracy, że te osoby mają płacone, jeżeli pracują więcej niż 40 godzin w tygodniu pracy, tylko że jeżeli pracują nursing home znowu, płacili overtime, płacili nadgodziny po 80 godzinach. Ale zapomnieli płacić po 8 godzinach. Czyli to jest to, że płacą po 8 godzinach w ciągu jednego dnia, więcej niż 8 godzin w ciągu jednego dnia pracy. I po 80. Więcej niż 80. Bo wiadomo, że na przykład w takich szpitalach czy w nursingach jest na przykład mało pielęgniarek, jest sezon chorobowy, parę pielęgniarek nie przyjdzie do pracy i wówczas potrzeba pokrycia tego stanowiska, że tak powiem. Są nursingi, że mają na przykład kontakty z agencjami, informują agencje i agencje przysyłają pielęgniarki. Są nursingi, że tego nie robią i używają załogi, która już pracuje, no ale wówczas ta załoga pracuje na przykład 16 godzin. I ja właśnie w tym nursingu, co ja sprawdzałam, te pielęgniarki pracowały po 16 godzin, ale nie miały płacone za podwójny dzień pracy, tylko miały po 80 godzinach płacone. Wydaje mi się, że to może wynikać z niewiedzy też. Mhm. Bo na przykład są takie biznesy, że biznes cały czas ma taką samą praktykę od lat. Nie był sprawdzany przez nas. Nas jest 26 osób na całe Illinois. Niektórzy mówią do mnie, no ale przecież dlaczego przychodzicie do mnie? Na pewno się ktoś poskarżył, nie? A ja mówię, no nas jest 26. No to my sprawdzamy często biznesy, bo dostajemy, że tak powiem, z urzędu i sprawdzamy. Dostajemy też, bo są skargi. Ale nigdy też nie ujawniamy przyczyny, dlaczego się pojawiamy u pracodawcy. Także może być 50% szansy, że to jest sprawa z urzędu, 50%, że to jest skarga. 100% pracodawcy myślą, że jest skarga. Tak. Także już mi mówią nawet imię i nazwisko, kto złożył skargę. Także, no tak. Czyli co, znowu wracamy do tego, o czym mówiłyśmy kiedyś, że wprawdzie to na pracodawcy, jak gdyby na pracodawcę spada trzymanie wszelkich dokumentów i tak zwanych rekordów czasu pracy, wypłaconych godzin, ale dla nas samych, dla naszego spokoju
i kieszeni. Warto poświęcać swoje godziny pracy. Sobie zapisywać sobie godziny pracy i wiedzieć, jakie obowiązują zasady w wypłacaniu nadgodzin. Tak jak mówimy, jeśli jesteśmy płaceni co dwa tygodnie, czy dwa razy na miesiąc, mhm. to z wyjątkiem na przykład służby zdrowia, gdzie tam może być wyjątek, ale może być inaczej, mhm. to generalnie, jeśli jesteśmy płaceni na przykład co dwa tygodnie i w ciągu tych dwóch tygodni nasza ilość godzin pracy nie przekroczyła 80, to jeszcze nie znaczy, że nam się nie należy. Pani redaktor to już wiedzę ma opanowaną, piątka z plusem. Dlatego, że na przykład może się okazać, że w pierwszym tygodniu payrollowym tak zwanym tych godzin było więcej niż 40. Dokładnie tak, w pierwszym tygodniu jest 50, w drugim 30, razem 80, za pierwszy tydzień się należą nadgodziny. Czyli znowu wracamy do tego, że tak naprawdę to jest nasza sprawa, żeby pilnować, wiedzieć dokładnie, jak pracujemy, jakie mamy godziny, żeby się upewnić, że tak jak mówimy, to nie zawsze wynika ze złej woli, czasem to jest niewiedza, ale dopóki się nie upomnimy, tak, albo nie zapytamy, mhm. to się może okazać, że nikt się nie wychyla i nie chce nam specjalnie dodatkowo płacić pieniędzy, tak, bo wszyscy liczą. Panie Ewo, jeśli ktoś ma problem albo pytanie, mhm. to dzwoni gdzie? Pod numer 312-771-5181. 312-771-5181. Rozmawiałyśmy o tym, co to są godziny pracy. Mam jeszcze jedno pytanie. Co z ludźmi, którzy pracują w takich zawodach, które wymagają tego, że muszą się do pracy przebrać? To teraz ich godziny pracy zaczynają się w momencie, kiedy przychodzą do pracy, idą do szatni się przebrać, na przykład? To jest dunning and doffing, było dużo decyzji sądowych na ten temat. Godziny pracy się zaczynają wtedy, jak ktoś przychodzi do pracy, zaczyna się przebierać. Ale jest zasada 7 minut. Jeżeli przebieranie trwa na przykład 5 minut i dojście do stanowiska, my to mierzymy, czasami przychodzimy do pracodawcy i mierzymy, ile czasu zajmuje przebranie się, czy wymagane jest przebranie przez pracodawcę, mhm. bo jeżeli pracodawca nie wymaga przebrania, jeżeli to wynika z tego, że ktoś woli się przebrać, to już niekoniecznie to musi być płacone. Okay. Jeżeli pracodawca wymaga tego, jeżeli to jest dłuższe niż 7 minut, to wówczas powinno być zaokrąglone do 15 minut i powinno być płacone 15 minut. Ja jeszcze bym chciała o tych 7 minutach powiedzieć, mm-hmm. bo zdarza się, znowu do tych tragicznych nursing home wrócę, których jest coraz więcej, bo ludność się starzeje. No, także zdarza się tak, że jak ktoś przychodzi później, spóźnia się, 8 minut, oni odbijają 15 minut bez problemu. Tak. Ale jak ktoś dostanie dłużej 10 minut, nie dostaje na końcu dnia tych 10 minut. Także jeżeli pracodawca odbiera na początku dnia, bo pracownicy wiedzą, że na przykład na autobus się nie spóźnili, coś, korki były czy coś i się spóźnili, to chcą jakby dłużej zostać, żeby to odpracować, tak. A już na koniec nie jest dodawane. Czyli ta zasada 7 minut na końcu zmiany, na początku zmiany. Czyli to znowu następna rzecz, której musimy przypilnować my jako pracownicy, żeby mhm. się upewnić, że dostaliśmy, że mamy zapłacone za nasz czas, tak jak nam się powinno płacić. Jak mówimy za każdym razem, diabeł tkwi w szczegółach, tak? Tak. I pomimo tego znowu, że wy jako urząd nie stoicie po stronie ani pracodawcy, ani pracownika. Tak. Pracodawcy zawsze myślą, że stoimy po stronie pracownika. Właśnie, że jesteście urzędem, adwokatami, jakby. Dokładnie, jesteście urzędem, który sprawdza czy pilnuje przestrzegania federalnego prawa, to zarówno i pracownicy, i pracodawcy mogą do was zadzwonić, jeśli mają pytania, problemy, chcą się upewnić, absolutnie, że wszystko tak. jest tak, jak być powinno. I tak jak mówimy, można to wszystko załatwić po polsku, dzwoniąc na numer 312-771-5181. Dokładnie. Moim państwa gościem była pani Ewa Mittelman, Chicagowskie Biuro Federalnego Departamentu Pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.